Witam ponownie, Adrian Stankowski. To jest program wieczorny Telewizji Republika W Punkt. Jest z nami redaktor Tomasz Duklanowski, redaktor naczelny Radia Szczecin. Witam serdecznie, redaktorze. Dobry wieczór. Pan redaktor jest znanym tropicielem korupcji wśród polityków. Opisywał sprawę pana senatora Gawłowskiego, no i pana marszałka Tomasza Grodzkiego, na skutek czego zresztą toczą się sprawy sądowe, ale to zostawmy na razie, bo do spraw sądowych jeszcze bym chciał dzisiaj wrócić, bo tych spraw sądowych znowu się narobiło co niemiara. Ale no, jest potężny skandal w Europarlamencie. Mówi się o tym, że bohaterami tego skandalu może być nawet 60 eurodeputowanych. Ogromne pieniądze w walizach znalezione na gorącym uczynku, miliony euro, no a jeszcze większe miliony na kontach w Panamie. Jest tam też wątek Polski. Niestety, głównym takim rozgrywającym ze strony Maroka, Królestwa Maroka, miał być pan ambasador w Warszawie. Ambasador tego państwa w Warszawie, który no, bardzo się zaprzyjaźnił z panem marszałkiem Tomaszem Grodzkim, który oświadczył, że żadnych prezentów od tegoż dyplomaty nie przyjmował, oprócz tam takich tam zwyczajowych, szkatułka, jakaś tam peca srebrna, i on, oprócz tego, co uwidocznił w tak zwanym rejestrze korzyści. Ale tu mamy chyba dalsze pytania, panie redaktorze. No podobnie marszałek mówił, że i od pacjentów nie przyjmował tanich prezentów, a śledczy ujawnili, że przyjmował koperty z gotówką. No i tutaj no, ta sprawa jest bardzo niepokojąca i nastawia wiele pytań, dlatego że jak wiemy, wywiad marokański jest jednym z najbardziej agresywnych, prowadzi działania nielegalne, korumpuje polityków europejskich. O tym już wiemy. Natomiast wiemy też, że ten wywiad, który zwłaszcza kontrwywiad i wywiad, ale też jest kilkanaście innych służb marokańskich, które działają na rzecz Maroka, na rzecz jego interesów i nie działają w sposób legalny, wyszukuje różnego rodzaju polityków, którzy są podatni na korupcję. I w tym kontekście kontakty pana ambasadora Maroka z Tomaszem Grodzkim no, stawiają pytanie, dlaczego do tego doszło? Dlaczego akurat wywiad marokański wybrał sobie Tomasza Grodzkiego? Tu możemy się tylko domyślać, znamy historię, znamy przeszłość pana Grodzkiego, o którym pan Grodzki niechętnie mówi. I myślę, że nieprzypadkowo akurat służby marokańskie wybrały pana Grodzkiego do tego, żeby no, działać na rzecz interesów Maroka. No właśnie, bo ten kraj był oskarżany o nielegalne posługiwanie się oprogramowaniem Pegasus, które służy do podsłuchiwania. Podobno mieli podsłuchiwać samego prezydenta Francji Emmanuela Macrona, a tymczasem no, jakoś tak się złożyło, że po spotkaniu z panem ambasadorem powstała komisja w sprawie Pegasusa, ale w polskim Senacie. A Komisja w Europarlamencie zaczęła się zajmować nie Marokiem, który no, pewnie tam są jakieś powody, żeby zajmować się Marokiem w kontekście podsłuchów, tylko Polską w kontekście podsłuchów. Właśnie identyczna komisja powstała w Unii Europejskiej, co jest no, skandaliczne. Na czele członkami tej komisji byli najbardziej skorumpowani politycy Unii Europejskiej, którzy odpowiadają dzisiaj za korupcję. I właśnie ta komisja, zamiast rzeczywiście badać tą sprawę Pegasusa używaniem tego oprogramowania szpiegowskiego do inwigilowania polityków europejskich, starała się zrobić z Polski kozła ofiarnego, z Polski i z Węgier. U nas powstała komisja, podobna komisja, która właśnie badała to oprogramowanie. Sprawa ta cała miała być nie wyjaśniona, tylko właśnie zamieciona pod dywan przez polityków Unii Europejskiej po to, żeby, znaczy dodatkowo robiąc właśnie z naszego kraju, z naszych polityków kozłów ofiarnych, ta sprawa w ogóle nie miała być wyjaśniona.
No tymczasem w samym Europarlamencie też jest sporo pytań, bo ten pan Panzeri, który no, w kozie siedzi, mówiąc krótko, przygotowywał takie raporty, znaczy konkretnie to fundacje, których on tam zasiada, których pisali raporty na temat praworządności w Polsce i między innymi, że w Polsce rządzą biali suprematyści. Ja mu chyba nie wybaczę tych białych suprematystów, bo to już taka bzdura, że aż w oczy szczypie. No ale krótko mówiąc, jest te fundacje z kolei były finansowane przez dwa kraje, krótko mówiąc, Niemcy, Francję i ze środków własnych Europarlamentu oczywiście była finansowana. No szczęśliwie pan Panzeri poszedł na współpracę z służbami. Być może dowiemy się dziś znacznie więcej na temat tych wszystkich okoliczności, jak powstawały te wszystkie rezolucje dotyczące naszego kraju, które no właśnie nazywały nasz kraj, wyzywały od czci i wiary, mówili, że wynikało z nich, że jesteśmy państwem niedemokratycznym. Tymczasem no, warto sobie też postawić pytanie, w jakich okolicznościach powstawały te wszystkie akty prawne. W kontekście tych informacji, które zostały ujawnione w ostatnich tygodniach, no, można mieć takie podejrzenie, że nie były to działania przypadkowe. Nie sądzę, żeby pani Ewa Kaili, która siedzi w tej chwili w areszcie, orientowała się w tych wszystkich zawiłościach dotyczących polskiego ustawodawstwa. Ona, podejrzewam, niewiele wie na temat naszego kraju. Dostała, podejrzewam, informacje, dostała jakieś gotowce od naszych polityków z opozycji totalnej i działała pod ich dyktandem. To wydaje się być oczywiste. No tymczasem tam jest taki obraz się wyłania, no zupełnej no, ziemi obiecanej dla łapówkarzy, bo tam jest gąszcz jakichś NGO-sów, fundacji, lobbystów, krajów, naprawdę, a z drugiej strony właśnie wyborcy daleko, no więc i nikt tego tam nie kontrolował. No, spotkania z lobbystami mają teraz być zaostrzone procedury, no ale do niedawna, jak się europarlamentarzysta spotykał z lobbystą, takim zarejestrowanym oczywiście, jako lobbysta, no to musiał to, ale w Europarlamencie, to wtedy musiał to zgłosić, zarejestrować takie spotkanie, ale jak się spotykał już dwie ulice dalej na kawie, to już nie musiał. No to jak wiemy, te procedury w ogóle nie działały. Były służby wewnątrz parlamentu, które miały takich spraw pilnować. One nie wykryły tej gigantycznej korupcji, o której dzisiaj rozmawiamy. To służby belgijskie, niemieckie, także włoskie wykryły ten gigantyczny skandal. Także to była fikcja. Parlament Europejski, który wydawałoby się powinien być przykładem, w nim nie ma takiej transparentności, nawet takiej jak w Polsce, gdzie te oświadczenia majątkowe, majątki polityków są dokładnie prześwietlane. No niestety tam takich procedur nie ma. Być może ten skandal spowoduje to, że to się zacznie zmieniać. No właśnie, bo to złapano brutalne przypadki, tak, no, że ktoś ma walizki z pieniędzmi w mieszkaniu albo gdzieś z nimi ucieka, ale taka korupcja może być przeprowadzana w białych rękawiczkach, tak? To ktoś prowadzi wykłady bardzo wysokopłatne, ktoś inny, na przykład pan Sikorski, konsultuje za 40 tysięcy miesięcznie, nie wiadomo od kogo. Ktoś inny, no pewnie legalnie Gerhard Schröder zasiadał w tych wszystkich organach Gazpromu. No ale to też podobne zjawisko obserwujemy w Polsce. Też w Polsce działa mnóstwo różnych NGO-sów. One są finansowane ze środków właśnie z Unii Europejskiej, a de facto są to takie organizacje, które lobbują na rzecz najróżniejszych interesów i przez to, że są to organizacje pozarządowe, których do końca nie można skontrolować, no to tam mogą się dziać bardzo niepokojące rzeczy. No takie jak dzieją się właśnie w tej chwili w Unii Europejskiej. Co by się musiało stać, żeby to wyczyścić, ten bazarek z opiniami, tam na ten bazarek każdy sobie może mógł przynajmniej pójść, kupić sobie opinię korzystną albo niekorzystną. Co by się musiało stać, żeby to wyczyścić? Znaczy teraz trudno na to pytanie odpowiedzieć, dlatego że my nie wiemy, jak wielka była skala korupcji
wśród polityków Unii Europejskiej, wśród europarlamentarzystów. Mówi się o 60 osobach, natomiast no w tej chwili to śledztwo jest rozwojowe, to może być skandal na dużo większą skalę. Naprawdę trudno powiedzieć, w jaki sposób to środowisko może się oczyścić w tej chwili. No właśnie, bo jeszcze jest taki jeden wątek niesłychanie ważny i niesłychanie niebezpieczny, to jest, nazwijmy to, lobbying ze strony Federacji Rosyjskiej. Do niedawna córka pana Pieskowa pracowała w Europarlamencie, miała dostęp do wszystkich polityków, do wszystkich dokumentów, a przecież to wiadomo, że to nie ona jedna tam pracowała i na rzecz swojego kraju. No zresztą Rosja to jest kraj, który jest znany z takiej metody załatwiania różnych spraw. No podobnie jak Maroko, Rosja nie działa w sposób legalny, nie działa w sposób demokratyczny. Ich wywiady stosują wszelkiego rodzaju metody, które są skuteczne, które pozwalają na to, żeby osiągnąć cel. Przecież znamy historię Fundacji na Rzecz Środowiska tutaj w Mecklenburgii i Pomorzu Przyrodnim, gdzie fundacja niemiecka dostawała pieniądze z Rosji, od służb niemieckich po to, żeby promować budowę Nord Stream 2. Także to są rzeczy, które się dzieją i tego wątku wpływu rosyjskich służb na korupcję w Parlamencie Europejskim jeszcze, ten wątek nie jest jeszcze dokładnie zbadany, ale on może być dużo ciekawszy niż ta korupcja, którą prowadziły służby marokańskie. Dobrze, to wracamy do tej serii pozwów, bo obiecałem, że o tym też porozmawiamy. Mamy wysyp pozwów. TVN pozywa Gazetę Polską, konkretnie Portal Niezależna. Donald Tusk pozywa Telewizję Polską. Generalnie pozwani są wszyscy, co mają z Polską coś wspólnego i te pozwy mają taką cechę, no, dosyć jednak oryginalną, że dotyczą przyszłych wydarzeń. Znaczy, my w przyszłości mielibyśmy mieć zabronione mówienia, że TVN kłamie albo manipuluje, niezależnie od tego, co ta stacja by prezentowała na swojej antenie. To jest taka próba oczywiście zamykania ust dziennikarzom. Kolejna próba, kolejna metoda. Ja się spotkałem już z takimi pozwami, w których domagano się zabezpieczenia powództwa, które ma polegać na tym, żeby dziennikarz nie mógł informować o jakiejś konkretnej sprawie, ale dotychczas było to tak, że takie pozwy pływały albo od jakichś biznesmenów, albo od polityków. Natomiast tutaj kuriozum jest to, że stacja telewizyjna i inni dziennikarze stosują takie metody. To jest chyba pierwszy przypadek w historii, że dziennikarze chcą zamknąć usta innym dziennikarzom, żeby nie informować na temat niewygodnych tematów. No, wcześniej mieliśmy rzeczywiście pozwy, ale takie, które miały na celu zastraszenie dziennikarza. Pozyw jest zawsze nie jest przyjemny do dziennikarza, on się wiąże i ze stresem, i z kosztami, bo to nie są dochodzenie swoich praw i stawanie przed sądem nie jest to tania rzecz. Natomiast trzeba trzeba mieć pieniądze i na adwokata, i na ewentualne odszkodowania. Natomiast tutaj jest to jakby ewoluuje już w takim kierunku, który ma zapewnić takie bezpieczeństwo polityczne, to żebyśmy nie informowali o tych sprawach, które dla opozycji totalnej i ich mediów są niewygodne. Stacja podobno jest amerykańska, więc ciekawe, jak to się ma do amerykańskich standardów ochrony wolności słowa, ale też zastanawia mnie Donald Tusk, któremu się oczywiście może nie podobać film na jego temat, ale wytaczanie pozwów, których treścią jest zakazanie emisji tego filmu, a więc odtworzenie takiego filmów pułkowników, taki w PRL-u była taka kategoria filmów, które leżały na półce, dlatego pułkownicy, świadczy też o abdykacji z roli polityka, no bo przecież polityk powinien umieć odpowiedzieć na taki film. No to jest powrót do czasów PRL, wtedy kiedy nie było żadnej krytyki, bo nie było mediów, które mogłyby krytykować polityków, którzy rządzili w tamtym okresie. I wtedy ci politycy mieli komfort. No, istniały media bezdebitowe, podziemne, ale one nie miały dużego zasięgu.
Donaldowi Tuskowi też marzy się taki powrót do tego, co było kilkanaście lat temu, kiedy wszystkie media były, niemal wszystkie były w jego rękach, i te publiczne, i te mainstreamowe. Była oczywiście nisza mediów konserwatywnych, ale ona miała niewielki zasięg. To jest rzeczywistość, w której Tusk się nie odnajduje, stąd ta próba zakneblowania wolnych mediów, bo w takiej rzeczywistości Tusk czuje się najlepiej. Może on nie chce zostać premierem Polski, tylko pierwszym sekretarzem, no tak sobie myślę. Jak pan redaktor sądzi? No tak, w tym kierunku to zmierza. To jest powrót do tego, co było. Bardzo serdecznie dziękuję za to spotkanie. Redaktor Tomasz Duklanowski, redaktor naczelny Radia Szczecin, był gościem programu W Punkt. A już za chwilę Pilnujmy Polski, program, w którym współgospodarzem jest marszałek senior Antoni Macierewicz. We'll be right back.